witam was serdecznie, jestem Ethan, a to jest gra YouTuber's Life, czyli po prostu życie YouTubera. I oczywiście moja historia, jak zakończył nam ten bardzo miły wstęp. Tak więc zróbmy sobie oczywiście na początek jakąś postać mniej więcej do mnie podobną. I mniej więcej coś takiego. Podobno mówią, że mam niebieskawe oczy. Przynajmniej tak mam napisane w dowodzie. Nie będę się z tym sprzeczał. Okej, zostawimy sobie uśmieszek, bez brudki, bez czapki, po prostu za nimi nie przepadam. Może dalibyśmy sobie jakąś podkoszulkę. Może taką zieloną. Najczęściej chodzę w jeansach, więc jeansy sobie zostawimy. I może jakieś brązowe buciki. Bez okularów. Okej, co to mogę wybrać? Super gwiazda. Taki trochę łakomy koncept na kasę. Dobry rozmówca, geniusz. Party animal. I romantyk. No cóż. A, postawmy sobie na geniusza. Na razie w tej grze jest dostępny tylko tryb gamingowy, więc oczywiście od tego będziemy sobie zaczynać. I tylko zmienimy tutaj na Ethan. Nazwę kanału. Ethan Games. Okej, także jesteśmy na naszym pokoju. Ja już tutaj miałem okazję sobie troszkę pograć, ale niezbyt długo, więc można powiedzieć, że tylko zaznajomiłem się z grą. Także musimy zacząć oczywiście od nakręcenia naszej pierwszej gry. Empire Planet 2. Trochę jej popularność tutaj spada. I co? I robimy oczywiście gameplay. Okej, no niestety na razie nasz komputer na zbyt wiele nie pozwala. Więc okej, mamy jeszcze do 10 punktów do wykorzystania w późniejszym etapie. Tych nazw raczej nie ma co zmieniać, po prostu zostawimy Empire Planet 2 gameplay pierwszy. Nasz Ethan zabiera się więc do grania i nagrywania. Okej, mam 6 punktów do wydania. Taki mordercze spojrzenie, profesjonalny komentarz i bardzo miły uśmiech. Co by to wziąć? Weźmy, postawmy na tą opcję i niestety unfunny comment. Okej, będzie nieśmieszny komentarz na zakończenie. Okej. Teraz musimy oczywiście jeszcze sobie połączyć to i chyba, kurczę, niestety cały czas będziemy mieć jedną opcję na czerwono. Ale mówi się trudno. 9 godzin renderowania. Mega, mega długi czas, plus jeszcze 8 godzin uploadu. No ale cóż na to poradzimy. Zainteresowanie 48%, content 5, jakość wideo 5, edycja 3, ale mamy też nowy level w postprodukcji. W końcu to nasz dopiero pierwszy gameplay. Okej, mama tutaj widzę, że się kręci. I musimy też oczywiście wybrać się do szkoły. W końcu mieszkamy z rodzicami, więc musimy też zadbać o odpowiednią dozę nauki. Albo dawkę nauki. Okej. No
mamy swój telefon, którym też możemy się oczywiście pobawić. Mamy go w prawym dolnym rogu oraz oczywiście mamy nasz komputer, dzięki któremu możemy też kupić kilka rzeczy. Między innymi do naszego pokoju, jak oczywiście różne gry, różne akcesoria komputerowe, części, ubrania dla nas. Ok, na razie są tylko dostępne trzy sklepy: Amazing.com, PC World i All Consoles and Mobiles. Ok, Lord, Butter of War, Upper Earth. Popularność tutaj tej gry troszkę wzrasta. League of Giants, Liga Gigantów. Okej, widzę, że to ma dużą popularność. Wyszło w sumie dwa dni temu, więc moglibyśmy zaryzykować i sobie taką grę zakupić. Mamy nasze $100, więc możemy sobie na taki zakup pozwolić na chwilę obecną. Okej. Mamy też jeden cel. Dobra, ale najpierw właśnie przy każdym osiągnięciu danego tasku, zadania, dostajemy punkty doświadczenia. I tu jeszcze możemy sobie odebrać te punkty. Czyżby nasza gra? Okej, okay, Liga Gigantów, a mój pierwszy gameplay już oczywiście zarabia. Na razie 1/4 dolara. Okej, musimy też zdobyć dobre oceny. Co tutaj mamy ciekawego? Okej, 31 mamy test, więc musimy też się oczywiście przyłożyć do nauki, ale tak zastanawiam się, może byśmy zrobili kolejny gameplay z tego. No, strasznie to popularność spada, więc chyba nie ma co się już nawet zajmować tą grą, więc zrobimy sobie Ligę Gigantów. Jest to produkcja 2 dni, no już teraz 3 dni po premierze. Także powinniśmy mieć całkiem dobrą oglądalność tego tytułu. Okej, mam 6 punktów znowu do wykorzystania. Zrobimy sobie profesjonalny komentarz. I nieśmieszny komentarz. Zobaczmy, czy uda nam się to jakoś. No, nawet bardzo ładnie nam się uda. Mały fokus. Troszkę podkolorujemy nasze nagranie. Ok, zainteresowanie 64, bardzo ładnie. I nowe rekordy na kontencie, wideo, jakości i edycji, plus oczywiście nasze doświadczenie rośnie. Ok, publikujmy. I co? Idziemy studiować, bo w końcu za niecały miesiąc, 3 tygodnie nawet można powiedzieć, czeka nas test. Przy okazji też, jak jestem w szkole, to troszeczkę szybciej tutaj czas nam leci, więc zróbmy sobie jedzenie. Wyśpijmy się. Okej. No bo widocznie było od samego początku skip tutorial, więc można to olać. Liga Gigantów bardzo dobre recenzje zbiera. The best game I've ever played. Super. Wszystkie komentarze bardzo dobre, więc już mamy pierwszych naszych 50, ponad 100 subskrybentów. Bardzo dobrze, trzeba iść za ciosem i oczywiście kręcić dalej Ligę Gigantów. Gameplay numer 2. Niestety na razie na zbyt wiele, zarobiliśmy jakieś tam może z dolara na naszej pierwszej grze. Niestety na razie nasz sprzęt niewiele tutaj pozwala, więc
więc co, no, nagrywam w takiej jakości, jakiej możemy nagrywać. Profesjonalny komentarz, okej. O, i tutaj, jak mamy nieśmieszny komentarz, tą samą ikonkę, to dostaniemy prawdopodobnie więcej punkcików. Tak, punkty zostały dodatkowo dodane. Także to idzie na pierwszy rzut, to na drugi. Oczywiście standardowo na razie mamy 10 punktów, więc 10 punktów renderingu do wydania, więc wykorzystajmy je w całości. Zainteresowanie 60%, ale nowe rekordy właściwie wszędzie lecą, więc jest bardzo dobry. Oczywiście publikujemy pierwsze 2,5 dolara niemalże. O! No. Okej, oczywiście mama mnie troszkę skrzyczała. Właściwie nakrzyczała na mnie. Gorilla Score. Soccer. Co ja mówię? Dostaliśmy, okej. Musielibyśmy zrobić ją do 13. Okej. Spróbujemy, ale najpierw pójdziemy się troszkę pouczyć. Miejmy nadzieję, że wyrobimy się do tego 13, chociaż nie powinno być z tym dużych problemów. Niestety też jedna łapka w dół poszła, ale trudno się mówi. Oczywiście pierwsze dolary już tutaj idą na nasze konto. Zjedzmy, wyśpijmy się i zrobimy oczywiście tą grę, o którą nas nasza koleżanka prosiła. Okej. Pełnie najedzony. Już prawie 1000 subskrybentów. Przeszło 2600 odsłon naszych, właściwie 3 gameplay. Okej. Choose game. Oczywiście zróbmy, tylko że to ma strasznie kiepską popularność. No ale obiecaliśmy koleżance zrobić gameplay z tego, to więc zróbmy. Low resolution, to wtedy było 2 punkty renderingu, teraz już nam 3 zabiera. Okej. Troszkę będziemy mniej mogli przez to wydać, no ale mówi się trudno. Zabawny komentarz, właściwie zabawne powitanie. Okej, mam jeszcze 9 punktów, więc spokojnie możemy. Komentarz niezwiązany z grą. Zabawny komentarz. Albo niezabawny. W sumie zabawny komentarz jest zawsze lepszy. A tutaj zostaną podwojone nasze punkty odnośnie dźwięku, więc na tym się skupmy. I zostało to podwojone. Spróbujmy to jakoś sensownie połączyć. To i to. Dodamy tytuł i dodamy troszkę koloru. Okej, 44% zainteresowania, więc nie jest tak źle. Oczywiście publikujmy wideo. Zostałem wzniesiony. Okej, odblokowały nam się nowe karty. Cool greeting, czyli takie zabawne, czy dobre powitanie. Czy coś jeszcze dostaniemy? Nie. Ale możemy sobie coś odblokować. Nowe karty. Kurczę, nie wiem, może nowe karty, to by nam się chyba... A nie, to po prostu nam pokazuje, co odblokowaliśmy, okej. No i dobra, moi drodzy, to by było na razie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. I cóż, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie łapki. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.
następnym odcinku. Hej!